O, jestem. Poprawiłem się. Jest wszystko ok. Pięknie wyglądam. Poczekajcie. Dzień dobry. Witam Ciebie, przyjacielu. Witam Ciebie, przyjaciółko. Witaj, istoto wspaniała, istoto cudowna. Witaj, człowieku, kimkolwiek jesteś. I ten zagubiony, i ten szczęśliwy, i ten pobłądzony, i czasami ten zły. Witam Was wszystkich z otwartym sercem, specjalnie dla Was. W tej chwili, tu i teraz, chwili obecnej, mam dla wszystkich Was wspaniałe słowa mocy, które mają na celu pomóc Wam przebudzić się do prawdziwej wolności, do prawdziwego tu i teraz, do jestestwa, czyli życia naprawdę, życia w wolności, w wolnym umyśle, w wolnej świadomości, która spowoduje uzdrowienie Ciebie, Twojego serca, Twojego ciała, Twojej duszy. Witam Was w przestrzeni Spadla Duszy, klinice uzdrawiania duszy. Jestem, bo Ty jesteś. Od tej chwili zapraszam wszystkich w podróż do serca. Kimkolwiek jesteś, podaję Tobie dłoń i zapraszam Ciebie do tej wszechmiłości, radości w tu i teraz. Mam na imię Andrzej, a moja ukochana bliźniacza dusza Martusia jest w tej chwili, kreuje coś pięknego dla kogoś, a ja wypowiadam te słowa mocy dla Ciebie. Dzień dobry dniu, dzień dobry chwilo, dzień dobry Twój uśmiech, witam Ciebie. I tak na wszelki wypadek, gdyby Ci tego dzisiaj jeszcze nikt nie powiedział, to jesteś cudem i jesteś odpowiedzialny za własne życiowe szczęście. Dlatego przypominam Ci, że zasługujesz na wszystko, co najpiękniejsze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie wszyscy ukochani, witajcie kwiaty, witaj niebo i witaj cały świecie. Kochany, kochana, poczekajcie, zaraz wracam. Już jestem, już do Was wracam. Jestem, dobra, teraz się skupiam. Mam dla Was słowa mocy, a mianowicie. Kochany, umiłowany, rozpoczynamy nową podróż, dlatego, że z każdym dniem przybywają ogromne częstotliwości światła. To są wybuchy na słońcu, inaczej mówiąc intensywne promieniowanie światła, które nazywa się wibracją i częstotliwością bardzo potężnej dawki miłości. I Ty, jeżeli Ty dostroisz się sobą do tych błysków słońca, do tego światła, dostroisz się swoimi emocjami, swoimi uczuciami i przede wszystkim swoim sercem, które promieniuje uczciwością, życzliwością, wspaniałymi słowami mocy, pięknymi słowami wobec drugiego człowieka. Kochani, wszyscy jesteśmy połączeni. Nie ma osobno. Jeżeli kochany, kochana, krzywdzisz drugiego człowieka, jeżeli oszukujesz, jeżeli go okradłeś, jeżeli go zraniłeś, jeżeli go zabiłeś, jeżeli komuś życzyłeś źle, albo kogoś hejtujesz, nienawidzisz, wyśmiewasz, jest to bardzo zła wibracja, która spowoduje krzywdę nie mnie, nie komuś, kogo chcesz skrzywdzić, ale skrzywdzisz siebie. Jest potężna energia karmy. Mega szybko wraca natychmiastowo ta karma do Ciebie. Dlatego taka moja wielka prośba. Od teraz, gdy słuchasz te słowa i Ty, Grzesiu, i Ty, Piotrusiu, i wszyscy Wy, którzy tak mocno nie kochacie siebie i tym samym nienawidzicie czy to mnie, czy innych pięknych ludzi miłości. Jeżeli, kochani, oglądacie to i słuchacie, mam taką dla Was propozycję. Spójrzcie na to wszystko z drugiej strony, z innej perspektywy. A żeby tak odpuścić tą zawiść, a żeby tak przebaczyć to, co się wydarzyło,
Kochany, kochana, i Ty, Grzesiu, również. Każdy z nas ma serce. Każdy z nas ma prawo do wolności. I nikt nie ma prawa nikogo zmuszać do czegokolwiek, do kogokolwiek. Każdy ma prawo iść swoją drogą, w swoją stronę. I nikt nie ma takiego prawa, żeby tego człowieka krzywdzić, osądzać, hejtować i wyśmiewać za to. A jeżeli jesteś hejterem, jeżeli krzywdzisz, jeżeli jesteś mściwy, jeżeli jesteś zawistny, to oznacza, że masz mega braki miłości sobie i brak akceptacji samego siebie, gdyż to, co widzisz na zewnątrz, tak naprawdę masz w sobie. Dlatego taka moja wielka, wielka, potężna, ogromna, życzliwa prośba. Zacznijmy od nowa. Coś wam powiem. Wczoraj już nie ma, przedwczoraj nie istnieje, a przeszłość jest martwa. Jeżeli jesteście w przeszłości, jeżeli jesteście w przeszłości i ciągle żyjecie błędami z innych lat, które ja popełniłem, które wy popełniliście i ktokolwiek inny, to jest to martwe. Jest to udręka i utrata energii życiowej, gdyż przeszłość nie ma znaczenia. Wszystko, co każdy z was uczynił i zrobił, chociażby nawet i ja w przeszłości, to były tylko doświadczenia na podstawie naszych zagubień, naszych depresji, naszych lęków, naszych stresujących sytuacji. Każdy może przeżyć w życiu negatywność. Ale to nie jest powód, żeby kogokolwiek za to hejtować, niszczyć, oczerniać. Każdy dzień ma nową szansę. Dzisiaj jest nowe tu i teraz. I każdy z was zasługuje na wszystko, co najlepsze, bo każdy z was jest cudem. Ale to ty musisz sobie ten cud odkryć. Zrozumieć, że twoją drogą jest twoje serce, twoja świadomość. Musisz się uwolnić z wszelkich programów społeczności, którym jest system, którym jest kościół, którymi są religie. To wszystko ogranicza twój rozwój emocjonalny, rozwój duchowy, bo umysł jest zaprogramowany i ty tkwisz w tym umyśle, który jest iluzją twojego szczęścia. Tak, kochany, kochana. I tak raz jeszcze reasumując, bo mi się kończy czas 10-minutowy na tym TikToku. Jeszcze raz. Bierzemy głęboki oddech i zaczynamy nowe życie. Przeproś siebie, przeproś mnie, przeprośmy wszyscy siebie nawzajem. Energie są potężne. Każdy dzień może być pięknym dniem dla ciebie, ale to ty musisz wybrać dobro, bycie dobrym człowiekiem. Nic ci nie da mściwość, nic ci nie da krzywdzenie drugiego, grabienie, oszukiwanie i cała reszta innych niskowibracyjnych doświadczeń i sytuacji. Zapraszam ciebie w podróż do miłości, do nowego ja, do nowego teraz, do nowego jutra, do wspaniałej przyszłości. Jesteś odpowiedzialny za swoje myśli, jesteś odpowiedzialny za swoje czyny i słowa mają moc, a wibracja jest potężna. Karma jest potężnie szybka. Jeżeli do mnie mówisz, nienawidzisz mnie, życzysz mi źle, tak naprawdę życzysz samemu sobie i razy 10 wraca to do ciebie. Dlatego przestań, zacznij kochać, zacznij wybaczać i iść tą drogę miłości do szczęścia. Dlatego tak na wszelki wypadek, gdyby ci tego dzisiaj nikt nie powiedział, jesteś cudem i zasługujesz na wszystko, co najpiękniejsze. I przepraszam, dziękuję. Chodź ze mną do tej miłości. Nie masz nic do stracenia. Możesz tylko zyskać przepiękne życie, przepiękne chwile, bogactwo, obfitość. Wszystko jest w tobie i zależy od ciebie, tylko od ciebie. Grzesiu, wybaczamy. Ja wybaczam tobie, wybaczamy sobie wszystkim. Mamy mnóstwo miejsca, żeby być w tym świecie mega szczęśliwi i każdy ma swoją drugą połówkę i zasługuje na odnalezienie swojego szczęścia tu i teraz. Kocham was. Pa, pa. Przekaz numer 2. Kochani, mam dla ciebie kolejną bardzo ważną informację. Bardzo ciebie proszę, kimkolwiek jesteś, wczuj się w moją sytuację, w mój przekaz, w moje słowa, które teraz wypowiem do ciebie, do was. Kochani, mam na imię Andrzej.
jestem człowiekiem mega miłości, radości, uśmiechu. Zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy, zawsze z otwartym sercem na dłoni dla wszystkich i dla każdego. Taki jestem, taki byłem zawsze i od zawsze i taki będę na zawsze. Pewny siebie, seksowny, kolorowy, szalony, uśmiechnięty, atrakcyjny, zawsze cudnie wystylizowany i tak dalej, i tak dalej. Taki byłem, kochani, zawsze. Byłem chodzącą bombą uśmiechu, radości, mega energii, po prostu takiej miłości. I to skutkowało w moim życiu, kochani, tym, że wiele ludzi na moim punkcie wariowało, zakochiwało się, i to faceci, i kobiety, i pracodawcy. No dosłownie wszyscy. Nigdy tego nie rozumiałem w swoim życiu, dlaczego tak się działo. A dzisiaj już wiem dlaczego. Dlatego, że byłem miłością, a dziś jestem razy milion tą miłością, jeszcze silniejszą, jeszcze potężniejszą, bo jestem świadomy, bo uświadomiłem sobie dary miłości, które w sobie posiadam. I wiem, że wszyscy to czujecie i wiecie, że takim jestem. Bo jestem, bo Ty jesteś. I super pełna pokora z mojej strony, bo przez to, co posiadam i jaki jestem, nie czuję się lepszy od innych ludzi, od innego człowieka. Czuję się taki sam jak wszyscy, bo wyznaję zasady w życiu: jestem, bo Ty jesteś. Tak, kochani. Dlaczego to wszystko mówię? Bo wielu jeszcze nie wie, że przeżyłem w swoim życiu w ostatnim czasie najgorsze scenariusze, jakie tylko mogą spotkać człowieka. Najgorsze. Bardzo najgorsze przeżyłem scenariusze. Ja wiem, że zostałem wybrany, żeby moje doświadczenia były hardkorowo trudne, ale ja je tu i teraz przepracowałem. Ale wspomnę o nich i zapraszam Was to, co zaraz powiem. Pragnę, żeby każdy z Was wczuł się w Andrzeja, w moją rolę. A więc zaczynam. Kochani, jestem wrażliwym człowiekiem. Bardzo kiedyś byłem podatny na zranienie. Przeżywałem to mocno. Byłem niszczony, okradany, krzywdzony, zdradzany. No wszystko, co towarzyszy w naszej egzystencji ludzkiego życia, tego nieświadomego, tak? Mówię o swojej przeszłości. Moja przeszłość jest niesamowicie hardkorowo szalona, kolorowa i bardzo, bardzo nietypowa dla zwykłego, przeciętnego człowieka. Co za tym idzie? Przez moje doświadczenia życiowe w ostatnim czasie popełniałem wiele błędów i błędami było załamywanie siebie. Załamywałem się, wpadałem w depresję, w histerię, w szał. Skutkowało to upijaniem się, braniem jakichś tabletek nasennych, gdzie traciłem świadomość, byłem zwyczajnie załamany, bo sobie nie radziłem z emocjami, z atakami, z krzywdą, która mnie spotykała w tamtym obecnym czasie. A spotkało mnie dużo niefajnych rzeczy, nie będę wyszczególniał. Wielu ludzi i hejterów wie jakich, bo do tej pory się tym karmią i wykorzystują te sytuacje z mojej przeszłości, żeby w dalszym ciągu niszczyć mnie, oczerniać na grupach hejterskich, w komentarzach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz, kochani, wyobraźcie sobie, że wszystko straciliście w życiu, tak? Nie wiem, Kasia, Grześ, Lucynka czy inny ktoś, nagle mu się życie zawaliło. Straciłeś dom, wyrzucono cię z mieszkania, straciłeś pracę, zablokowano ci konta, nie masz środków do życia, zabrano ci dziecko, zabrano ci córkę i zostajesz sam. I jeszcze jesteś atakowany, wyzywany, hejtowany, prześladowany, nękany, śledzony i torturowany. Wszystko co najgorsze. Tak miałem. To było jeszcze rok temu. I ja nie wytrzymałem tego nacisku, tej presji, tych ataków, tej nienawiści w kierunku mojej osoby, tych strat, tego wszystkiego, na co ciężko pracowałem swoimi własnymi rękoma i tak dalej. I załamałem się, tak? I upiłem się, i płakałem, i byłem wściekły. I w tej nienawiści, złości, poddaniu siebie powiedziałem różne słowa, ale ktoś to nagrywał, ktoś to nagrał. Jakiś mój wtedy przyjaciel nagrał mnie pijanego, nagrano mnie nagiego, intymnych sytuacjach i to wszystko trafiło do sieci. I wiele... I to wszystko trafiło do sieci.
i wielka fala nienawiści w kierunku mojej osoby. Ogrom hejtu, telefonów, wysyłano to do moich pracodawców, wyśmiewano mnie, hejtowano, nienawidzono, bo płakałem pijany, bo straciłem córkę, bo nie wytrzymałem tego wszystkiego, co mnie spotkało. I dzisiaj ci ludzie w dalszym ciągu tą moją przeszłość, którą ja uzdrowiłem, wykorzystują. W dalszym ciągu atakując, śmiejąc się. Tak, Piotrusiu, kieruję te słowa do ciebie, bo ty jesteś za to odpowiedzialny. Ty i tylko ty i ja o tym doskonale wiem. A teraz, Piotrusiu, wyobraź sobie czas, gdy byłeś chory, Piotrusiu. Leżałeś nagi w wannie, miałeś raka skóry. Załamany, zapłakany, poddany, zniechęcony. Z dużą nadwagą, nie że to krytykujesz, czy oceniam, ale nagi, tak? I ktoś ciebie nagrał i takiego ciebie wrzucił do sieci, w twojej życiowej słabości, tak? A potem byłeś nienawidzony, hejtowany za to. Jak byś się czuł? Niech to pytanie zada każdy sam do siebie. Jak każdy z was by się poczuł, gdyby kogoś takiego coś spotkało? Jestem pewien, że niewielu by to przeżyło, by się zabiło, załamało. Gdyby całe twoje nagie ciało trafiło do sieci, pijany, załamany, i by ciebie hejtowano, szkodzono tym, wykorzystywano to przeciwko tobie. To mnie spotkało bardzo, bardzo. Ale dzisiaj ja jestem bardzo świadomy i rozumiem wszystko. I dziś nie jesteście mnie w stanie skrzywdzić. Dziś nikt nie jest w stanie mi zrobić krzywdy. Zaszkodzić mi, bo jestem bardzo świadomy, bo przepracowałem te wszystkie swoje życiowe błędy, swoje doświadczenia i to spowodowało, że dzisiaj jestem wolnym, szczęśliwym, świadomym człowiekiem. I takie moje słowa, przestańcie już wreszcie krzywdzić innych ludzi, przestańcie nienawidzieć, przestańcie być tacy, jacy jesteście. I ty, Grzesiu, odpuść Martusi, odpuśćcie nam, zostawcie nas w spokoju. My chcemy żyć, my chcemy kochać, my mamy misję, chcemy pomagać ludziom, uszczęśliwiać ludzi. Zostawcie nas wszyscy w spokoju. Zacznijcie żyć swoim życiem. My wam nic nie robimy. My jesteśmy szczęśliwi, mamy prawo być szczęśliwi, piękni, bo dzielimy się z tym, którzy tego pragną, którzy tego potrzebują. I nikt nie ma prawa nas niszczyć za to, że kochamy siebie i kochamy ludzi. I przestańcie atakować, zostawcie nas w spokoju. To przekaz do Grzegorza, do Piotrusia i tysiąca hejterów na grupach hejterskich, którzy knują, nienawidzą i szkodzą, i oczerniają, i wyśmiewają, i źle życzą. To jest wasze, nie moje. Zostawcie nas i wszystko i wszystkich w spokoju. My wam wybaczamy, przebaczamy. Jest nowa chwila obecna. Kochamy i wszystkiego wam życzymy najlepszego. Tak na zakończenie jeszcze dodam, że nie żywię do urazy do kogokolwiek, ani do Piotrusia, ani do Grzegorza, ani do was wszystkich. Nie żywimy urazy, bo nasza świadomość powoduje, że naszą rolą jest wam przebaczyć, wybaczyć. I ja podaję wam bukiet kwiatów, podaję wam dłoń. Bądźmy wszyscy przyjaciółmi, zakończmy tą wojnę, którą sami stworzyliście. Bo przypomnę, to co masz w sobie, widzisz we mnie, lub w Marcie, lub w innych ludziach. Zacznij w sobie widzieć dobro i bądź nareszcie i wreszcie dobrym człowiekiem. Zwyczajnie życz mi, nam i sobie dobrze. To wszystko, a wówczas twoje życie będzie inne, dobre, bo każdy zasługuje na dobro. Przebaczajmy wszystkim nam, kochajmy siebie i zacznijmy nowe tu i teraz. Taka moja wielka prośba i intencja do wszechświata. Kreuję życie dla wszystkich was, to piękniejsze, wspanialsze. Dziękuję i to się dokonało. Jestem wdzięczny. Pa, pa, cudownego wam dnia życzę. Спойжение.
Hontari. No nie, no. No tak. Co, podoba się moje warchoczyki? No. Tak? No. A jakbym się taką porodę zapuścił i taki ogon zrobił, jak myślicie? Artystyczna praca, tak? Edyta mówi tak, chciałeś się pleść? Warchoczyki, ja je plotłem. Naprawdę. Poważnie? On to jest w czasie, no wiesz, lecenia do nieba. Pocahontas. Jasia skacz! Pozdrawiamy. Zadepłaś kwiatka jak mogłaś. Oh, Carol, I'm so...
by the knife. Can't choose between the wrongs and the rights. Now I'm searching for the clues, show what I'm on to. I got the habit of taking valuable things from you. Here I stand and I'm physically trapped by my tan. Drifting on the breeze, travels a distant man. A lonely